Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Jaka flaga jest, każdy widzi. Ale już nie każdy wie, jaka jest historia naszej flagi, dlatego dziś z okazji Święta Flagi właśnie zapraszam Was na odcinek poświęcony temu zagadnieniu. Flaga to nic innego jak uproszczona wersja naszego godła, gdzie kolor biały nawiązuje do orła, a czerwony do tła. No dobrze, a skąd w takim razie wzięło się nasze godło? Otóż w bardzo ładny sposób opisuje to jedna z legend o Lechu, Czechu i Rusie. Gdy Lech, Czech i Rus poszukiwali terenów do osiedlenia się, Lech zobaczył orlie gniazdo. Zajrzał do środka, a tam orzeł z pisklętami. Orzeł przestraszył się z lekka Lecha, rozpostarł skrzydła, a że było już popołudnie i niebo miało kolor czerwony, oczom Lecha ukazał się biały orzeł na czerwonym tle. Lech stwierdził, jaki on piękny. I tak wedle legendy powstało godło. Ponadto uznał, że to znak i że tu właśnie należy założyć osadę. Jak pomyślał, tak zrobił. Nazwał je Gniezno, na pamiątkę tegoż właśnie orliego gniazda. Jak to jednak z legendami bywa, nie wiadomo do końca, ile w tym prawdy, a ile literackiej fikcji. Oprócz nawiązania do godła, kolor biały symbolizuje także nieskazitelność, czystość. Jest to także nawiązanie do srebra, które było obecne w heraldyce polskiej od wieków. Natomiast kolor czerwony ma symbolizować krew przelaną przez naszych przodków w walkach o niepodległość. O ile co do koloru białego nie było wątpliwości, o tyle kolor czerwony był dość problematyczny. A to dlatego, że zmieniały się ustalenia dotyczące jego konkretnego odcienia. Na początku miał to być karmazyn. Z racji tego, że karmazyn wpada delikatnie w błękit, co miało być nawiązaniem do błękitnej krwi, która to ponoć płynie w żyłach tych wysoko urodzonych. Niestety pojawił się problem, bowiem uzyskanie takiego odcienia okazało się być bardzo drogie, a zapotrzebowanie na flagi wzrastało, bowiem każdy chciał mieć podczas bitwy taką właśnie swoją chorągiew, w związku z czym trzeba było znaleźć jakiś tańszy odpowiednik. Przyniosłem chorągiew. No co to jest? Chorągiew. A przecież miała być biało-czerwona. No, nie starczyło pieniędzy na czerwony. Kurwa! Kolor karmazynowy był nie tylko drogi w pozyskaniu, ale i albo przede wszystkim bardzo mało humanitarny, bowiem barwnik koszenilowy, gdyż tak on się właśnie nazywa, pozyskiwany był z owadów, czerwców, które to żywcem wrzucane były do wrzątku albo wkładane do piekarnika. Następnie z tego powstawał płyn i proszek, który stanowił bazę do tego właśnie barwnika. W średniowieczu Polska była jednym z głównych eksporterów kwasu koszenilowego, gdyż to właśnie nim barwiono szaty królewskie. Ale jeśli myślicie, że współcześnie koszenili się już nie używa, to jesteście w błędzie. Ba, śmiem nawet twierdzić, że dzisiaj koszenila jest dużo bardziej popularna i każdy, naprawdę każdy miał z nią chociaż raz do czynienia. A gdzie? I teraz uwaga, bo wielu z Was może doznać szoku. Otóż, jeśli myślicie, że te wszystkie jogurty truskawkowe, malinowe, kisiele, soki owocowe mają taki ładny, czerwony kolor dzięki zawartości owoców, to jesteście w błędzie. Otóż zawdzięczają swój kolor dzięki barwnikowi E120, który jest niczym innym jak właśnie koszenilą, czyli zmielonymi owadami. Tak więc następnym razem, jak będziecie jeść tego typu jogurty, to życzę Wam smacznego. Nasze barwy narodowe zostały ustanowione po raz pierwszy 3 maja 1792 roku, czyli podczas pierwszych obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja. Warto jednak zaznaczyć, że w historii barw narodowych przejawiał się jeszcze kolor granatowy, który miał nawiązywać do koloru kawalerii. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli w czasach Unii z Litwą, flaga składała się nie z dwóch, ale z trzech pasów w kolejności czerwony, biały, czerwony, a na środku znajdował się czterodzielny herb przedstawiający orła w koronie i litewskiego rycerza.
Ostatecznie jednak mocą ustawy Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku za flagę Polski przyjęto flagę biało-czerwoną. Co do korony na głowie orła, ona pojawiała się i znikała w zależności od tego, czy Polska była krajem niezależnym, czy też znajdowała się pod czyimś wpływem. Tak więc w czasach II Rzeczpospolitej orzeł miał koronę, potem w czasach Rzeczpospolitej Ludowej nie miał, a od 1990 roku jest ona z powrotem. Odnośnie orła, nie tylko my Polacy mamy go w swoim godle, bowiem na przykład dla Amerykanów również orzeł bielik jest symbolem narodowym. Przy czym w przypadku właśnie Amerykanów, przy ustanawianiu symboli narodowych, nie od razu został on entuzjastycznie przyjęty, bowiem na przykład Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli, miał inny pomysł. Benjaminie, więc jeżeli chodzi o ptaka, którego mamy umieścić w godle, to moi ludzie przygotowali tutaj taki oto projekt. Proponujemy orła, no bo taki, wiesz, majestatyczny, piękny, no czego chcieć więcej? Co o tym sądzisz? Orzeł, taki niewdzięczny, agresywny ptak na symbol nowego kontynentu, Ameryki. No to co na szczęście przygotowałem coś lepszego. Indyk. W czym taki indyk miałby być gorszy od tego agresywnego orła? Nie! Serio? Na szczęście pomysł z indykiem nie przeszedł. Ja osobiście do indyków nic nie mam, ale jednak trzeba przyznać, że w kategorii dostojeństwa indyk versus orzeł, no tutaj zdecydowanie tę kategorię wygrywa orzeł. Jeżeli chodzi o polskie flagi z orłem, to te zarezerwowane są dla polskich przedstawicielstw za granicą i lotnisk cywilnych. Od 2004 roku, 2 maja, obchodzimy w Polsce święto flagi. I wydawać by się mogło, że data ta została ustanowiona wyłącznie ze względów praktycznych, jako pretekst do dnia wolnego między 1 a 3 maja, które to właśnie są dniami wolnymi od pracy. Ale również to jest znaczenie symboliczne, gdyż w czasach PRL-u, czyli Polskiej Republiki Ludowej, ludzie wywieszali flagi z okazji 1 maja, czyli z okazji Święta Pracy, a władze komunistyczne bardzo dbały o to, aby te flagi znikały już kolejnego dnia, aby nie zostawały na 3 maja, czyli na dzień upamiętniający uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Wam do gustu. Jeśli tak było, zostawcie kciuka w górę oraz subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja ze swojej strony chciałam także podziękować za rok, gdyż za chwilę minie rok, odkąd wrzuciłam tutaj na kanał pierwszy filmik, więc chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje, czyli 2600, już nawet jest ponad 2600. Mam nadzieję, że nadal będziecie chętnie oglądać moje odcinki oraz że będą przybywać nowi widzowie. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia już niebawem.